Myśląc Porsche, zazwyczaj w głowie zaczynają Wam pulsować trzy bardzo ważne, następujące po sobie cyfry. 9, 1, 1. Najfajniejszym wyborem dla fanów wiatru we włosach wydaje się 911 Carrera Cabriolet bądź Carrera S Cabriolet z manualną skrzynią biegów dla dodania całej sytuacji większej dozy pikanterii. Ale co jeśli cena wahająca się pomiędzy 545 tysięcy a 614 tysięcy złotych wydaje się dla Was zbyt wysoka? Pojawia się wtedy opcja kupna nowego Porsche 718 Boxster, bądź zaszalejmy, Boxster S. Jest fajny, to kabriolet, dobrze wygląda, na dodatek otrzymał nową, historyczną nazwę, no i kosztuje od 325 tysięcy złotych. Cóż, Cayman S jest nieco tańszy, natomiast i tak warto kupić Boxstera S, bo dlaczego by nie? I dzisiaj zresztą będę starał się Was do tego przekonać, żeby zakupić. By się rzec, nowa nazwa to i nowy model, choć to nieprawda. Porsche 718 Boxster S to jedynie oznaczenie wersji po gruntownym faceliftingu. Gruntownym, choć wielu z Was widzi tu co najwyżej zmienione przednie reflektory, tylne światła, a najbardziej i tak skupiacie się na niesamowitym lakierze Lava Orange. We wnętrzu za to nowy system multimedialny oraz nowa kierownica, projektując którą inspirowano się tą w 911. Jest na niej ważny element, czyli pokrętło do zmieniania trybów pracy, m.in. skrzyni biegów, czy też reakcji, czy zmiany reakcji na dodawanie gazu. Dzięki nim ten samochód jest na przykład bardziej sportowy, bardziej agresywny. Jeżeli przełączymy go w ten tryb sportowy, to wydech zaczyna nawet troszkę strzelać. Choć nie jest to i tak ten naprawdę sportowy wydech, który zazwyczaj dostrzeżemy w Porsche, a raczej o którego istnieniu dowiemy się w Porsche po takim przycisku znajdującym się na tunelu środkowym opatrzonym ikoną lornetki. Nawet jeśli mam do testów najtańszy model niemieckiego producenta, to jest to nadal Porsche, zatem w pierwszej kolejności przydałoby się zrobić kółko na torze. Wszakże o niesamowitym charakterze Porsche świadczy przede wszystkim technika. Producent wprowadził w nowym modelu sporo poprawek układu jezdnego. Boxster posiada nieco zmienione nastawy zawieszenia, a opcjonalnie można zamówić sportowe, adaptacyjne zawieszenie Porsche Active Suspension Management z mniejszym prześwitem. Porsche 718 Boxster doskonale spisuje się na zakrętach oraz łukach, co zawdzięcza doskonałemu rozkładowi mas, gdyż silnik znajduje się tutaj centralnie pomiędzy przednią a tylną osią. No, jest to, myślę sobie, dość sensowne, zresztą to nie jest żadna nowość. To sprawia, że jazda tym autem to czysta frajda i dlatego bardzo chętnie przyjechałem tutaj na ten tor. Mimo że nie spędzimy tutaj zbyt wiele czasu, to warto Wam pokazać, jak ten samochód prezentuje się na takich uliczkach i przy takiej jeździe. Z pewnością kierowcy Porsche chcieliby czasem od czasu do czasu w takim miejscu się pojawić. Naprawdę jeździ się tym samochodem doskonale i od czasu do czasu można po prostu zapomnieć, jaki tak naprawdę silnik znajduje się pod tą karoserią i że jest to jedynie silnik czterocylindrowy, mniejszy niż silnik w poprzednim Boxsterze. Ale naprawdę to nie przeszkadza, na dodatek spójrzcie tylko, jak on brzmi. Zamiast wolnostrzącego Boxera o pojemności 3,4 litrów zamontowano tutaj uturbioną czterocylindrową jednostkę o pojemności 2,5 litra. Natomiast niech Was to nie zmyli, ponieważ moc tego samochodu, jak to dzieje się w dzisiejszych czasach bardzo często, wzrosła i teraz wynosi 350 koni mechanicznych. Również maksymalny moment obrotowy wzrósł tutaj o 60 Nm, dlatego ten samochód sprawia jeszcze więcej frajdy niż sprawiał wcześniej. Chociaż rzeczywiście ten dźwięk jest wyraźnie inny i wielu wielbicielom może się nie podobać tak, jak podobał się tamten dawniej.
Zatem myślę sobie, że nieźle, co? Sam raz po prostu na miłe przejażdżki. Na przykład w pięknych okolicznościach przyrody z drugą połówką, której z pewnością nie przeszkadza w tym wypadku wiatr we włosach. Przeszkadza ci? Przeszkadza. No to słabo będzie. Porsche, prezentując nowego Boxstera po faceliftingu, obiecało klientom, że będzie to samochód, który znacząco się nie zmieni. Tak, oczywiście miał być lepszy. Miał oferować lepsze osiągi, miał być nieco ładniejszy, chociaż tutaj zmieniło się bardzo niewiele, bo w stylistyce dostrzegalna jest jedynie zmiana reflektorów przednich, a także przede wszystkim zmienił się dźwięk silnika. Nadal można posłuchać tutaj pięknej melodii, jakby wydobywającej się gdzieś tutaj zza naszych pleców. Po przestawieniu pokrętła znajdującego się na kierownicy w tryb sport, ten dźwięk silnika jest już lepszy, już jakiś taki fajniejszy. Tak mi się wydaje, że brzmi to... Nie no, fajnie to brzmi, to jest na pewno charakterystyczny dźwięk, ale nie jest taki jak wcześniej. Dodatkowo ten egzemplarz nie jest skonfigurowany w oparciu o dodatkową opcję, czyli dodatkowy sportowy wydech. I przez to no, nie brzmi on tak fantastycznie, chociaż czasem zdarza się, że pomurkuje albo że strzeli rzeczywiście coś tam. No jest to fajne. Z pewnością gdybym miał ten wydech sportowy, bardziej sportowy, opatrzony, znaczy, który można włączyć za pomocą tego przycisku na tunelu środkowym opatrzonym lornetką, to wtedy wypowiadałbym się również o wydechu w samych superlatywach. Łukasz, zamknąłeś mieszkanie? Tak, raczej tak. Tak więc wydaje się, że nowe Porsche 718 Boxster S ma wszystko, co potrzeba do szczęścia. To kabriolet z napędem na tył, silnikiem typu Boxer, mocą 350 koni, przyspieszeniem do setki w 4,2 sekundy oraz prędkością maksymalną równą 285 km na godzinę. Jeśli dodać do tego jeszcze mimo wszystko charakterystyczny dźwięk wydechu oraz całą przyjemność z jazdy, i cóż, że czterocylindrowy. Trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli nie jesteśmy wprawnymi kierowcami, a chcemy zacząć swoją przygodę z samochodami sportowymi, przede wszystkim zależy nam na tym, by było to od samego początku auto Porsche, to taki Boxster albo Cayman są doskonałymi autami na rozpoczęcie tej drogi, ponieważ oferują sporą moc, oferują spore przyspieszenie, dają frajdę z jazdy taką, jaką dają samochody Porsche, dają taką namiastkę jakby jazdy Porsche 911, bo ten samochód prowadzi się bardzo podobnie, jeżeli chodzi o działanie układu kierowniczego, czy też nastawy zawieszenia są również podobne. Ale to auto tak nie wierzga, to auto nie jest tak niebezpieczne i tak nieprzewidywalne, jak wspomniany kultowy model, do którego wzdychają miliony. Zatem Boxster S pozwala się też cieszyć jazdą z tymi mniejszymi prędkościami, to jest bardzo fajne, bo to jest właśnie taki roadster do takiej jazdy, co prawda trochę drogi i trochę prestiżowy, ale to nie ma znaczenia. Tylko że jak macie takie Porsche, to warto byłoby czasem też poważnie dodać gazu, bo to sprawia taką przyjemność i z pewnością Wasza współpasażerka będzie mega zadowolona. Wszakże Porsche to samochody sportowe do jazdy na co dzień. Z pewnością również producent z Zuffenhausen chciałby, żeby jego klienci jeździli takimi autami z domu do pracy, z pracy do domu, żeby jeździli nim czasem na zakupy, czy też, nie wiem, na wakacje z drugą połówką. Ten samochód nie ma męczyć Cię przez całą podróż. On ma również dać trochę frajdy z jazdy. Ma ukoić miłym zawieszeniem, ma zmniejszyć trochę spalanie, no bo spalanie tutaj bez problemu osiągniecie, znaczy jadąc trochę wolniej, tak, bo Porsche nie trzeba też ciągle dodawać gazu i zamiatać tyłem. Możecie osiągnąć tutaj 7-8 litrów na 100 km i to jest jak najbardziej osiągalne. To, że jest tutaj napęd na tylne koła, nie oznacza, że auto od razu zacznie wierzgać i będzie bardzo ciężkie w prowadzeniu. Podczas jazdy czuwają nad naszym bezpieczeństwem całe zastępy elektroniki. Również czuwa doskonały napęd na tył, czuwa doskonała skrzynia biegów, która autentycznie robi nam tutaj dobrze i wybiera takie biegi, żebyśmy czuli się jak najlepiej. I zobaczcie tylko, jak ochoczo ten samochód wyrywa się do przodu, aż no, przyjemnie jest nim po prostu jechać. Oh, oh, oh.
Wow! Ja wiem, że wy nie lubicie, jak ja tak pieję, jak kogut i jak baba. Ja wiem, że mówicie różnie o tym, ale no jak się tutaj nie cieszyć tym wydechem? No, brzmi niesamowicie, moim zdaniem. No i na koniec powiem tak. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, która uważa, że Porsche Boxster to nie jest prawdziwe Porsche, że jest to najtańszy model, że jest to auto pełne kompromisów, a Porsche to powinny być samochody bez kompromisów. I na dodatek, że ten samochód nie zwraca uwagi, to spieszę was poinformować, że zwraca uwagę i to niesamowitą. Zwraca uwagę płci przeciwnej. I naprawdę, jeżeli przejedziecie przez miasto i macie samochód w tym kolorze, jeszcze na dodatek lava orange, to to działa jak płachta na byka, tylko że nie na byka, a na kobietę. Tam jest kierunek podróży. Weź no, o co ci chodzi? No. Jezus.